بسم الله الرحمن الرحيم. صباح جميل لكل متابعي قناة الرابعة الرياضية التي تأخذكم اليوم إلى موعد عالمي جديد ويوم رياضي كروي آخر، وتحديدا من ملعب إليجانت في لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية. كلاسيكو الأرض، كلاسيكو لاس فيغاس، ريال مدريد يلتقي برشلونة في واحدة من المباريات الكبيرة، مباراة رسمية بالتأكيد، يعني بإطار ودي هي رسمية، لأن تقريبا هناك إجماع حتى من تشافي، من أيضا رودريجو تصريح باللاعب فريق ريال مدريد، أننا سنأخذ هذه المباراة على محمل الجد ونريد أن تكون هذه مباراة أشبه بالنهاية. هذا أيضا تصريح في الجانب الآخر كما ذكرت من تشافي، الذي قال أن كل مباراة كانت نهائية منذ أن جئت إلى برشلونة، وهذه المباراة لن تكون استثناء. تأكيد مباراة بالتأكيد نار، بالفعل كانها نهائي، ونهائي في المباريات الكبيرة، وستين مليون يورو ومرور وتمرير الرابعة الرياضية، ونحن في حضرة ريال مدريد وبرشلونة. لاحظوا البداية، الدقائق الأولى تبشر بملحمة، عام فاتي، محاولة للمرور الأنيق، ومملكة مدريد كريم بنزيما الذي يتأهل الطول، وفاسكيز وكرة إلى الأمام وطويلة، لكنها واحد من أسوأ الصفقات. كرة تذهب بيد ألابا إلى أدين هازارد، أدين هازارد الحاضر ضد مانشستر سيتي، من هناك محاولة إيصال الحمين القادم من موناكو، هازارد والضغط مقابل 280 مليون يورو مرور داخل منطقة الجزاء، ورودير فاتي فوت فاتي مر فاتي يتوغل المدريد وبرشلونة، وتمريرة من بوسكيت ساقطة خلف المدافعين. كم الرابع يعني يعمل في الدوري الأمريكي، كرة ممتازة، محاور وطلب للكرة من فاتي، سيمرر سيسدد، يا الله ما عنده مشاكل، تريده يسجل. 34 من العمر، تمريرة ممتازة، كرة طويلة من روديجر يحاول وتمريرة، وكرة خطيرة، ودافيد ألابا 12 هدفا، كرة خطيرة، وليفا محاولة التمرير، وكرتنا كرة تحضير ممتاز ومرور داخل منطقة الجزاء، إلا في اسم الدنماركي برايت ويلف، وفي سعر اللاعب الإنجليزي دافيد بيكام، لكن يا نجم وسلسلة من نجم الرافينيا، دائما على الخط رافينيا، يوسع الملعب، يحاول يوفنتوس الإيطالي، بيدري تغطية من جوردي ألبا، وتسديدة من فالفيردي، اهتزت العارضة واهتز ملعب بوسكيتس، دروس حاولة المرور، ورافينيا داخل منطقة الجزاء، وروديجر خطأ داخل منطقة الجزاء، الهدف الأول، يا الله فاتي ولاحظوا كورتوا ما Niesamowite uderzenie, zrobił to perfekcyjnie, ale skąd też to się wzięło? Wzięło się z wysokiego pressingu. Barcelona wymusiła stratę piłki Realu Madryt. Właśnie chciałem powiedzieć, że Barcelona wtedy, kiedy wygrała w tamtym sezonie 0-4 z Realem, to zrobiła to dlatego właśnie, że wychodził im ten wysoki pressing, a tu właśnie widzimy, idealnie przyjął sobie, lepiej nie mógł powiedzieć. Tyle, żeby oni mieli tą piłkę na bokach, ale żeby była przestrzeń pressingu. Pedri, zmiana teraz ze strony Rüdiger. Rozmawiałem z kolegami z Hiszpanii, tak się zastanawiali, skąd się wziął kować swoich zawodników, mieć trochę więcej czasu, ale jakby praktycznie, no to wyglądało słabo, możemy powiedzieć. Ale na razie sam wypracowuje sobie ten etat właśnie tych dwóch zawodników. Araujo, dośrodkowanie. Futbolówka nie znalazła adresata, Lucas Vázquez. Przeszła ta piłka, jeszcze tutaj blokowana. Jak w Barcelonie wydawało się, że to... W Barcelonie Rafinha, blisko niego Fati, Busquets. Teraz Rafinha po drugiej stronie boiska i sytuacja dla Roberta Lewandowskiego. Zespołu królewski, no okazuje się, że nawet tak wielki klub. Związań przez Lewandowskiego w wykonaniu Alaby, bo widzimy jego już Lewandowski zablokowany. Się brało z tego właśnie, jak blisko siebie byli zawodnicy. Jednego ma wpływ swoich byłych trenerów i Xavi wtedy był gwiazdą. Grających w naszej ekstraklasie, że ktoś potrzebuje czasu, że jeszcze nie ma zrób. To jego forma fizyczna nie wygląda. Jordi Alba, Fati z lewej strony, Robert Lewandowski, Rafinha. Środka pola, 40 minuta, 1-0 dla Bart. Kupuje cały czas Busquets, jest Tchouameni w środku. Wini tutaj trenerów, czy zmieniona zostanie cała jedenastka.
Rodrigo, pociągnął Rodrigo i tutaj reakcja bramkarza Barcelony Hazardem, aby podać piłkę do Valverde. Dzisiaj ze strony Hazarda tego nie widzimy. Spokojnie i być może podejście do piłki Roberta Lewandowskiego w Barcelonie tymczasem. To jest młody zawodnik, który już miał debiut też za Kumana i Barcelona potrzebuje jeszcze lewego obrońcy. Czy on już jest gotowy? No trudno powiedzieć, że będzie gotowy, ale biorąc pod uwagę, że też Jordi Alba gra wszystko, jeśli jest zdrowy, no to może Barcelona sobie pozwolić na to, żeby mieć trochę innego zmiennika, nie tak takiego topowego zmiennika powiedzmy, ale kogoś, który na wszelki wypadek może grać, a jeszcze pamiętajmy, że na przykład Serginho Destes może grać na lewej stronie. Tak, jest Kroos numerem 8, jeżeli chodzi o Real, jest także Modric, widzimy, jest także Casemiro, a więc wracają ci, a jak przez wiele tygodni nie tracił bramki. Także uwaga, Obama! Chce przez to wymusić, żeby odszedł z klubu. Jordi Alba w obronie. Kto nam został? Dembele. Dembele. Modric, już piłka zagrywana do boku jest. Pedri blokowany przez Edera. Połowy już tam czeka na podanie Aubameyang. Rafinha przepuszcz. Rodrigo do boku. Bez teraz w zasadzie takiej typowej dziewiątki. Balde stara się tutaj trzymać cały czas kontrolę nad... Proszę, sektor boiska. Rafinha od razu przygotowana piłka na... Przed polem karnym cały czas asystent. 53. minuta. Toni Kroos! Viniciusem z przodu, ale za to z umiejętnościami. Bardzo dobrą robotę i dlatego Barcelona zdecydowała się na to. Asensio, Lucas Vázquez, Asensio! Jest na Sergi Roberto, jest Serginho Dest, Balde. No dużo odwagi, tak. Boiskiem, ale jak jest zdrowy. Uwaga, Kessie! Czuł tutaj.